Gra Pani również w serialu Diagnoza, w którym jest Pani bardzo wyrazistą osobowością, która przechodzi pewnego rodzaju swoją przemianę. Co zmienia Pani bohaterkę? A mówi Pani o przemianie, która się dokonuje w czasie trzeciego sezonu, czy w odcinku zerowym? Nie, na przestrzeni po prostu, odkąd poznajemy tą bohaterkę, jak losy jej wpływają na jej postrzeganie świata. Niedawno powstał tak zwany odcinek zerowy do części czwartej, do serii czwartej, który będzie szedł w playerze. I on jest właściwie głównie zbudowany na retrospekcjach, czyli na jej przeszłości. I myślę, że tam jest wiele... tam są odpowiedzi na wiele pytań na temat tej postaci. A może i na zasadnicze pytanie, dlaczego ona jest taka, a nie inna. Co się takiego w jej życiu stało, czy ona... Bo to było pytanie, które też zadawałam i sobie, ale przede wszystkim zadawałam scenarzystom i reżyserowi. Co jest, pamiętam, że zadałam scenarzystom, co jest powodem tego, że ona jest taka, a nie inna? Czy coś, co się stało w przeszłości, czy to jest po prostu taki charakter, który ja odczytywałam jako psychopatyczny? Teraz myślę, na tym etapie wiedzy o niej, bo dostałam jakby kolejną dawkę informacji w tymże odcinku zerowym. Myślę, że to jest jedno i drugie.